Cześć. W poprzednim, trzecim filmie do naszej gry dorobiliśmy animację zajadania pizzy. Nasz kocik troszkę przesadnie długo, ale jednak zajada pizzę, gryzie ją, żuje. O, proszę bardzo, pięknie jest. Natomiast ciągle jeszcze kot przesuwa się w trochę magiczny sposób na boki, zamiast machać łapkami i biegać. Nadszedł czas, żeby ustawić tę właściwość. Zjadanie pizzy było dosyć proste, ponieważ ustawialiśmy obrazek, czekaliśmy jakiś czas, ustawialiśmy obrazek, czekaliśmy jakiś czas, kilka razy w pętli, no i później na koniec ustawialiśmy znowu początkowy stan kota siedzącego. W przypadku biegania kota będzie już troszeczkę trudniej. On musi tymi łapkami przebierać wtedy, kiedy jest naciśnięty klawisz strzałki, czyli musi być pamiętane to, że on przebiera łapkami pomiędzy kolejnymi wywołaniami metody akt. Tak? Tu mamy w metodzie akt, prawda, wszystkie właściwości naszego kota, wszystkie jego możliwości, może tak, przepraszam. I jest między innymi, jeżeli naciśniesz w prawo, to przesuń o 5, jeżeli naciśniesz w lewo, to przesuń o minus 5. Natomiast tu powinno być również zrobione przełączanie tego kota. Żeby to przełączać, ja muszę sobie zapamiętać, już nie w metodzie akt, ponieważ ta metoda jest wywoływana w kółko i w kółko i za każdym razem uruchamiana jest od nowa, ale wewnątrz kocika, wewnątrz klasy kocik, muszę sobie zapamiętać pewne jego stany. Czyli na przykład stan kota równa się na początek będzie siedzący, bez polskich znaków. No ale teraz w tym momencie Greenfoot nie wie, jaki jest, co to znaczy siedzący. Więc zanim ustawię stan kota na siedzący, zdefiniuję sobie tak zwane magic numbers, że na przykład siedzący to się równa 1. Jakiego kota jeszcze będę chciał? Powiedzmy, że kot będzie w prawo, ale w prawo będą dwa stany. Jedne nóżki, drugie nóżki. Czyli w prawo 1 to się równa, powiedzmy, stan numer 2, albo zaczniemy od 0. W prawo 2 to będzie na przykład 2. No i teraz to samo, czyli w lewo. Lewo, 3 i 4 to będą stany w lewo. Czyli kod ma w sumie 5 stanów od 0 do 4, gdzie 0 oznacza siedzący, 1, 2 idący w prawo, a 3, 4 idący w lewo. Te stany określiłem w postaci no, zmiennych. Nazwałem je tylko dużymi literami. To jest oczywiście kwestia konwencji. Ale te duże litery mają nam sugerować, że to są stałe. W języku C++ jeszcze byłby tutaj zapis const, który informowałby język o tym, że nie wolno zmieniać zawartości tej zmiennej. No, w Javie niestety tego nie ma, musimy więc poprzestać na zwykłych zmiennych typu int, gdzie mamy określone stany. No i teraz nasz kocik pamięta stan siedzący na samym początku, bo tak mu ustawiamy po jego utworzeniu. No i teraz tak. Można przejść do ustawiania obrazków wewnątrz sterowania. Najpierw powiedzmy sterowanie w prawo. Jeżeli naciśnięto klawisz w prawo, no to przesuń w prawo o 5. To za mało. Musimy dodać nawiasy klamrowe. Będzie tutaj jeszcze coś więcej. Poza tym, że przesuń o 5, to musisz zmienić stan. I teraz, jak będziemy zmieniać stan? Jeżeli stan był w prawo 2, to musimy ustawić w prawo 1. A jeżeli
Nie był w prawo. Jeden. To musimy ustawić. A nie, coś namotałem. Jeżeli był w prawo 1, to musimy ustawić w prawo 2. A jeżeli nie był w prawo 1, to musimy ustawić w prawo 1. Ok. Jak to zapisać w języku programowania? To if stan kota równa się. Nie należy zapomnieć, że tu są dwa znaki równości, bo mamy porównanie. W prawo 1, czy jeżeli stan kota równa się w prawo 1, to stan kota równa się w prawo 2. Tu jest jeden znak równości, bo jest to przypisanie, jest to coś, co się dzieje wtedy, kiedy warunek jest spełniony, a tutaj jest jeden znak równości, dwa znaki równości, bo to jest porównanie. Tak, i teraz else. Stan kota równa się w prawo, nie równa się dwa znaki równości, tylko jeden znak równości. Prawo 1. Sprawdzimy, czy to działa. Run. Nie działa. No właśnie. Dlatego, że jeszcze brakuje ustawiania obrazków. No bo na razie zmieniłem stan kota, ale nie wynikają z tego żadne obrazki. Czyli jeszcze na samym początku muszę ustawić sobie tak. Jeżeli A już może bez komentarza, jeżeli, czyli if, jeżeli stan kota równa się w prawo 1, no to co wtedy? To wtedy ustaw obrazek. Tak, no właśnie, jaki obrazek? Sprawdzam w katalogu z obrazkami, mam tutaj walk right i walk right 2. Tak, podobnie jak było w przypadku animacji. Więc potrzebujemy idący w prawo, jeżeli było w prawo 1. Jeżeli stan kota równa się w prawo 2, to mamy idący w prawo. No, 1 tam jest, tak? Nie, idący w prawo 2. Tak, tu jest taka troszkę nieregularność w nazwach tych plików, że jest bez jedynki, a potem z dwójką. Można zmienić nazwy plikom na dysku, ale ja już to pozostawię w ten sposób. I teraz nasz kocik już powinien chodzić w prawo. Uruchamiam grę. Idzie. No, w lewo jeszcze nie idzie. Idzie w prawo. No i nawet widać, że gdzieś tam nóżkami macha. Ale nie siada po zaprzestaniu chodzenia. No i nie idzie w lewo. Czyli dorobimy przechodzenie w lewo. Dokładnie tak samo jak w przypadku w prawo. Tak, czyli tutaj dodaję nawiasy klamrowe tam, gdzie jest przechodzenie w lewo. Ok. I ta sama część, tylko jeżeli był w lewo, to musimy ustawić w lewo. OK, jest zrobione, a jeszcze ustawianie obrazków. No właśnie, analogicznie jak obrazki w prawo, ustawiamy obrazki w lewo i tutaj jest left i left.
Lew 2. Jeżeli ktoś nie wierzy, można sobie sprawdzić. Tak to zostało tu nazwane. No to ciach. Ran biega w jedną stronę, biega w drugą stronę, natomiast nie siada. Tak? Jeszcze brakuje siadania. Oczywiście siądzie wtedy, kiedy coś zje i po zjedzeniu wraca do pozycji biegającej. Dlatego, że cały czas kocik ma stan w lewo lub w prawo, nie wraca do stanu siedzącego. Żeby wrócił do stanu siedzącego, muszę zapisać coś takiego. Jeżeli nie naciśnięto żadnego klawisza, to ustaw stan siedzący. Tak? Tu mamy ustawianie obrazków. A tutaj mamy badanie. Jeżeli nie naciśnięto żadnego klawisza, czyli nie naciśnięto ani w prawo, ani w lewo, wiemy jak sprawdzać naciśnięcie klawisza, tak? Jeżeli is key down right. A jak powiedzieć, że i nie jest w prawo? Wystarczy dać z przodu wykrzyknik, który mówi nie. Jeżeli nie jest w prawo, ani w lewo, no właśnie, czyli i. A i w tym języku Java lub w języku C++ analogicznie zapisujemy przy pomocy dwóch znaczków and ampersand zapisywanych na klawiaturze w standardzie amerykańskim nad siódemką. Czyli nie jest, jeżeli nie jest w prawo i jednocześnie nie jest w lewo, no to znaczy, że mamy stan siedzący, czyli stan kota równa się siedzący. No i pozostaje przypisać jeszcze obrazek do siedzącego kota. Stan kota siedzący. No to ustawiamy cat sit. Próba. Run. Jakiś błąd, coś zepsułem. Lewo. Jakieś lewo zepsułem. No tak, nie lewo, tylko left. Tak, bo to jest nazwa klawisza. Klawisz left. Tu popełniłem błąd. Right i left oczywiście. Tak jest. Run i kocik. Prawo, przestaje. W lewo, przestaje. W prawo. Zjadł pizzę, siedzi dalej. W tym odcinku to tyle.